Widnokrąg przedstawia. Wszystko zaczęło się od czarnej książki kolorów. Książka była długi czas niewydana w Polsce. Czekałyśmy, aż w końcu stwierdziłyśmy, że same ją wydamy. No i tak po trochu okazało się, że są inne książki niewydane, historie nieopowiedziane, tematy nieporuszone. I tak krok po kroku stworzyłyśmy portfolio 70 już tytułów. Chcemy przede wszystkim traktować naszych czytelników poważnie i z należną im uwagą, mimo że są to przede wszystkim dzieci i młodzież. Wybieramy takie tytuły, które poruszają tematy ważne, piękne, ale też które są dopracowane edytorsko, pięknie wydane, bo uważamy, że słowo i obraz powinny iść w parze. Dlaczego bliskie, dalekie sąsiedztwo? Dlatego, że często te kraje, które są bliskie geograficznie nam, są odległe kulturowo. Więcej wiemy o egzotycznym Egipcie czy dalekich krainach, a mniej o naszych bliskich sąsiadach. I chcieliśmy to zmienić w wydawnictwie, stąd wybrałyśmy książki naszych nieoczywistych nadbałtyckich sąsiadów. Skandynawscy autorzy posiedli sztukę pisania książek, które są fantastyczne i dla dzieci, i dla dorosłych. Potrafią przemycać różne podteksty w swoich książkach. I właśnie to połączenie świata dziecięcego i dorosłego, humor, który jest wpleciony w te książki, powoduje, że uważamy, że właśnie takie powinny być książki dla dzieci. Co dalej? Mamy kilka smacznych kąsków na jesień.